Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Słodkiego Flirtu. Jest już odcinek 31 i w poprzednim, no niestety, Lisander wpadł pod samochód. Chyba dzisiaj będziemy go odwiedzać w szpitalu, tak mi się wydaje, po tym co tu jest napisane. Odcinek 31, stan pogotowia. Wszyscy są w szoku od czasu wypadku Lisandra. Podobno jego obrażenia nie są aż tak poważne, ale co mu się tak naprawdę stało? Wspieraj najlepiej jak potrafisz Lisandra i swoich przyjaciół w odcinku 31, okej. Okay. 200 PA, no to zaraz mniej tego dostaję, nie podoba mi się to, ale dziękuję, każdy się przydał. Minęło już kilka dni, odkąd Lisander trafił do szpitala. Jakbyście coś tam słyszeli w tle, no to przepraszam, ale nie jestem sama w domu, niestety. Ciężko mi myśleć o czymś innym niż o jego nieruchomym ciele i krwi na jego twarzy. Nigdy nie uczestniczyłam w tak poważnym zdarzeniu. Jesteśmy z Lisandrem bardzo blisko, nie wyobrażam sobie, że mogłabym go stracić. Zadzwonię do Rozy i zapytam, czy jego stan się poprawił. Halo? Cześć, Rozo, przepraszam, że przeszkadzam. Masz może jakieś nowiny? Podobno czuję się coraz lepiej, ale Leo coś przede mną ukrywa. Martwi mnie to. Dalej nie udało ci się go zobaczyć? Boże, zdobyć, pozbyć! Co to było? Nie, już ci mówiłam, że tylko rodzina może go odwiedzać. Wiesz, kiedy będziemy mogli go odwiedzić? Pomyślałam, że ucieszyłby się, gdyby zobaczył swoich przyjaciół. Tak, to pewne. Podobno od jutra można go odwiedzać. Więc jak chcesz, będę tam około 10:30. Okej, też tam będę. To miło z twojej strony. Do jutra. Muszę trochę pospać. Dobrze, do jutra. O Jezu, muszę się ogarnąć. Nie umiem czytać. Zapytam Kentina, czy nie poszedłby ze mną do szpitala. Czułabym się pewniej, gdyby tam ze mną był. Może Lisander też by się ucieszył, gdyby był w otoczeniu przyjaciół. Co to za skarpeta? Lepiej szybko do niego zadzwonię. Zaczyna się mu robić późno. Mila? Słychać, że się niepokoi. Wybacz, że ci przeszkadzam o takiej godzinie. Obudziłam cię? Nie, nie przejmuj się. Wszystko gra? Co takie to dziwne, że do ciebie dzwonię? Tak, tak. Rozmawiałam przed chwilą z Rozą i zapytałam ją o stan Lisandra. Aha, no i jak się czuje? Podobno jego stan się poprawił. Od jutra można zacząć go odwiedzać. Pomyślałam, że moglibyśmy do niego zajść. Potrzebuję wsparcia. Wiesz, nie znam go zbyt dobrze, ale jeśli chcesz go odwiedzić, to pójdę razem z tobą i tak nie pozwoliłbym ci iść tam samej. Dziękuję. Nagle poczułam, że mam ochotę go przytulić. Mam wrażenie, że podczas tych ostatnich kilku dni jeszcze bardziej się do siebie zbliżyliśmy. Wow, brawo. Ustaliliśmy, że następnego dnia spotkamy się rano w parku, a potem pójdziemy razem do szpitala. Powinniśmy iść już spać, jeśli chcę być jutro w formie. Tak, śpi dobrze. Ty też, do jutra. Do jutra, bye bye. Gdy odłożyłam słuchawkę, poczułam, jak spływa na mnie fala zmęczenia. Próbowałam się skupić na czymś innym, zanim zasnęłam. Następnego dnia obudziłam się znowu ze ściśniętym żołądkiem. Machinalnie wstałam z łóżka i przez dobre 5 minut wpatrywałam się w szafę, prawie zapominając, że muszę się ubrać i wyjść. Muszę przecież coś wybrać. Ten weźmiemy. Boże, ona dalej... Dalej stopy w koty. Sekund 5. To powinno być ok. Muszę już iść. Nie chcę, by Kentin na mnie czekał. Moi rodzice już wstali. Mogę wiedzieć, gdzie się wybierasz? Jest zaledwie 10 rano. No tak, przecież dalej mam szlaban. Chciałam odwiedzić kolegę, który leży w szpitalu. Pomyślałam, że wyjątkowo pozwolicie mi wyjść. Przecież ojciec był przy tym, więc raczej nie powinien robić problemów. O, oczywiście, że nie zabraniamy ci go odwiedzić. Dzięki. Mój tata jest o wiele bardziej wyrozumiały od czasu wypadku. Widział, jak pogotowie zabrało Lisandra. Cała scena też musiała nim wstrząsnąć. No to idę. Pa. Powodzenia, kochanie. Przy czym powodzenia? Pocałowała mnie w czoło. Zadzwoń do nas, gdyby coś się stało. Dobrze, nie martwcie się. Tym razem nie chcę iść do pokoju. No już, Mila, oddychaj. Wdech, wydech. Mila, co się znowu dzieje? Dzwoni Letty. Zadzwoniła dokładnie w momencie, gdy wychodziłaś. Już idę. Mogę przecież poświęcić 5 minut, aby z nią porozmawiać. Szczególnie, że po całym zejściu zniknęła bez słowa. Czas usłyszeć wyjaśnienia. Okej. Okay. Halo, Letty?
Mila, przepraszam, że tak zniknęła. Mam nadzieję, że się nie martwiłaś. Biorąc pod uwagę, co się stało, to trochę zeszło na drugi plan. Ale tak, zastanawiałam się, gdzie się podziałaś. Znowu ją zgubiłaś? Przepraszam, to dosyć skomplikowane. Wytłumaczę ci następnym razem, gdy się spotkamy. Ale chciałam tylko... Mój tata sprząta kuchnię i strasznie przy tym hałasuje. Nie słyszę, co do mnie mówi. I moją torbę w koju, dobrze? Poczekaj, przy tym hałas nic nie słyszę, nie rozłączaj się. Wybacz, co mówiłaś? Mówiłam, że nie mam nic ciekawego do roboty w ten weekend. Tak strasznie się nudzę. Myślisz, że mogłabym przyjść do ciebie na 2 dni? Mogłabyś się oderwać od tego, co wydarzyło się w tym tygodniu. Chyba nie mówisz poważnie. Tak, nie potrzebuję dużo czasu, aby przygotować swoje rzeczy. Mogę być u ciebie za godzinę. Nie. Nie. Słuchaj, Letty, trochę mnie tym zaskoczyłaś. Ha, domyślam się, ale niespodzianki są fajne, prawda? Tak, ale trochę przesadzasz. Wyskoczyłaś już z podobnym pomysłem kilka dni temu. Poza tym jestem już zajęta. Przykro mi, o kurde. O, no nie szkodzi. Westchnęłam. I kiedyś będziesz musiała mi wytłumaczyć, o co ci chodzi. Jak to, o co mi chodzi? Przyjaźniłyśmy się w starej szkole, ale odkąd przyniosłam się do słodkiego Amorisa, nie za często się kontaktowałyśmy. I nagle, nie wiem, cały czas masz ochotę, abyśmy się spotkały. Jestem trochę zaskoczona. Do czego zmierzasz? Po prostu mi ciebie brakuje. Okej, skoro tak mówisz... Naprawdę, mam jednak wrażenie, że o czymś mi nie mówi. No dobrze, spotkamy się następnym razem. Okej, miłego weekendu. Wzajemnie. To za dziwna rozmowa to była. Później się przez jej zachcianki. Muszę się pośpieszyć. Że ciś. Gdzie mam iść? Aha, dobra, tu? Nie. Co mam zrobić? Nie za bardzo ogarniam, o co tu chodzi teraz. Aha, jestem trochę spóźniona. A dobra, w parku żeśmy się umówili. W parku, tak? Nie wiem. Oczywiście, Kentin już tu jest. Rozglądał się na boki i od razu zobaczył, jak nadchodzę. Cześć. Bez słowa podszedł do mnie i mnie przytulił, a potem czule pocałował. Ojej, jak słodko. Brakowało mi ciebie. Naprawdę? Tak, cieszę się, że będziesz mi dzisiaj towarzyszyć. Jeszcze przez chwilę się przytulaliśmy i patrzyliśmy na siebie w ciszy. Mam wrażenie, nie wiemy o sobie jeszcze tak wielu rzeczy, co? Że chyba powinno tam być. W końcu poszliśmy na przystanek autobusowy, aby udać się do szpitala. Tu? Kurczę, co za pech, autobus właśnie odjechał. Trzeba poczekać na następny. Jestem pewien, że kierowca nas widział. Mógł na nas poczekać, nic by go to nie kosztowało. Nie szkodzi, nic nam się nie stanie, jeśli trochę poczekamy. Och, mam pomysł, może przyjdziemy się do miasta. Moglibyśmy kupić Lisandrowi jakiś mały prezent. Ale co moglibyśmy mu podarować? Nigdy nie rozumiałam jego upodobań. Jest trochę dziwny. Nie martw się, mam kilka pomysłów. Okej, czyli trzeba iść do sklepów. Tutaj są. Chyba nie powinna mieć trudności, aby coś znaleźć. Oglądaliśmy wystawę, ale Kentin wyglądał na zagubionego. Waham się między bukietem kwiatów a maskotką w formie królika. Co o tym myślisz? Stawiam na maskotkę. Kwiaty są słabe. Nie można z nimi nic zrobić i winną po 2 dniach. Moje się jeszcze trzymają po walentynkach. Ale Lisander może mieć inny gust niż ty. To prawda. Trzeba podjąć jakąś decyzję. Lepiej kupić maskotkę. Pewnie. 3. Te dolary dziwne. Chcesz się dorzucić do prezentu? Co? Oczywiście. Zapłaciliśmy za maskotkę, a potem wyszliśmy ze sklepu. Ale ty chciałaś mu kupić prezent. Czemu on się miał dokładać? Lol. Powinniśmy się już zbierać, jeśli nie chcemy znowu przegapić autobusu. Spokojnie, już idziemy. Okej. Wkrótce przyjechał autobus. Bilet kosztuje 2 dolary. Czy co to jest? Zanim zdążyłam wyjąć portfel, Kentin zapłacił za oba bilety. Kentin? Co? Wiesz, że nie musiałeś płacić za mój bilet. Wiedziałem, że to powiesz, to dlatego postarałem się być szybszy od ciebie. Dzięki. Wziął mnie za rękę i wyszliśmy do autobusu. Za wiele nie rozmawialiśmy. Obawy chyba wzięły górę. Napięcie wisiało w powietrzu, gdy dojechaliśmy do szpitala. Chodźmy. Pociągnął mnie w stronę wejścia. Nie ciągnij mnie. Sweterek mi potygujesz. Jest tutaj tak spokojnie. Dodatkowo wzmaga napięcie. Znasz numer pokoju? Nie, ale domyślam się, że ktoś z recepcji będzie mógł nam pomóc. Podeszliśmy do okienka. Pielęgniarka nie wyglądała zbyt przyjaźnie. Ojeju. Przepraszam. Dzień dobry.
Dzień dobry, potrzebujemy informacji. Chcieliśmy się dowiedzieć, gdzie leży 2 minuty. Słucham? Jestem zajęta, proszę wrócić za 2 minuty. Jest pani tutaj, żeby pomagać ludziom, czy nie? Nie, ona tam jest dla dekoracji. Jesteś głuchy? Jezus Maria, zanurzyła się w swoich papierach i nie zwracała na nas uwagi. Chodź, złapałam go za ramię i zaciągnęłam na bok. Przejdźmy się trochę, zanim będzie miała dla nas czas. Okej, okay, zanim ona będzie dostępna, to już zdążę sama znaleźć ten pokój. Przynajmniej barek wygląda przyjaźnie. Ach, przynajmniej będziemy wiedzieli, gdzie przyjść coś przekąsić. Tak, najważniejsze, żarło. Ale na razie to moje najmniejsze zmartwienie. Powinniśmy być przy Lisandrze. To nie będzie się tak dłużej ciągnąć. Potrzebujemy pozwolenia pielęgniarki, aby podjechać windą na inne piętra. No, to prawda akurat. Pielęgniarka z recepcji dalej siedzi z nosem w papierach. Kentin, poczekaj. Koszedł pewnym krokiem. Koszedł. Poszedł chyba. Pewnym krokiem w stronę windy. Proszę pani, chciałam tylko się dowiedzieć, w jakiej sali leży mój przyjaciel. Proszę. Podała mi nazwisko Lisandra i ku mojemu zdziwieniu nie robiła aż więcej problemów. Trzecie piętro, drzwi po lewej stronie. Dziękuję. Znowu odwróciła głowę. Mila, idziesz? Przytrzymuję drzwi windy, tak. Czyli tu, tak? Drzwi windy się za mną zamknęły. Udało mi się ją złamać. Musimy jechać na trzecie piętro. Brawo. Bez zastanowienia rzuciła mu się w ramiona. Tak rzadko mam okazję być tylko we dwoje. Nie wiem. To wyjedźcie w Bieszczady. Czy coś. Złapał mnie za buzię, aby mnie pocałował. Złapał mnie za buzię? A, dobra. Jezus Maria, niektórych tutaj tych rzeczy nie ogarniam. Przez chwilę zapomniałam, gdzie jesteśmy. Potem winda się zatrzymała. Wychodzimy. Tak, muszę się pozbierać. O Jezus Maria, korytarz, recepcja, korytarz. Trzecie piętro, drzwi po lewej stronie. To musi być tutaj. Wymieniliśmy spojrzenia z Kentinem. Wszystko będzie dobrze. Okej? Okay. Tu? Zapomniałaś czegoś? Słucham? Jesteś z rodziny? Ja... Przepraszam, chyba pomyliłam salę. O, nie szkodzi. Okej? Okay. Super. O, Roza, jak myśmy się dawno nie widziały. Dzień dobry. Mila, w końcu już zaczęłam dostawać szału. Kręcę się w kółko. Jak to? Co się stało? Myślałem, że było z nim lepiej. Chodźmy porozmawiać gdzieś indziej. Muszę usiąść. I tak nie możemy wejść teraz do jego sali. Jak to nie możemy? Zaczynam sobie wyobrażać najgorszy scenariusz. Może będzie musiał być operowany? Leo i Janina są razem z nim. Nie będziemy go jeszcze bardziej osaczać, ale... To Janina? To jego mama. Chodźcie, usiądziemy w barku. Poza tym muszę zjeść coś słodkiego. Może moglibyśmy poczekać tutaj. Przyszliśmy dla niego, a nie na podwieczorek. Jego życiu nic nie grozi. Nie pali się. I lepiej, żebyście wiedzieli, zanim się z nim zobaczycie. Okej? Okay. Nie straż mnie, właśnie. Chodźcie, zaraz wszystko wam powiem. Dobrze, okej. Okay. Czyli musimy iść teraz do ten... do barku, bo ona jest głodna. Okej. Okay. Każdy ma inne priorytety, nie? Usiadłyśmy przy stole. Dobrze, od czego by zacząć? Od początku? Zamknę oczy, aby zebrać myśli. Rozo, wiesz, że wyglądasz strasznie, gdy tak nic nie mówisz? Spokojnie, muszę się skoncentrować. Okej? Okay. Po tym, jak został potrącony przez tego durnego kierowcę, który się zmył, przerwała, jakby bała się, że zacznie przeklinać. Też ciężko mi w to uwierzyć, że kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Jak można tak kogoś zostawić na ulicy? Ten typ to prawdziwa kanalia. No gdyby to nie był przy szkole i byłby na przykład sam, no to nie wiem, no. Nie przeżyłby tego, no bo kto by mu pomógł, jak tamten uciekł? W związku z tym Lisander ma urazowe uszkodzenie mózgu. Minęło sporo czasu, zanim się obudził. Domyślam się, że niewiele osób wiedziało, że jego tata jest bardzo chory. Jeżeli dorzucimy do tego inne zmartwienia, to czego zmierza? Co się dzieje z jego tatą? Nie będę się wdawać w szczegóły, ale to poważna sprawa. Bardzo się tym przejmował. To prawda, że rodzina Lisandra przeżywa teraz naprawdę ciężkie chwile. Ale Rozo, jaki związek między chorobą jego taty a jego aktualnym stanem? Zaraz do tego dojdę. Ogólnie lekarze uważają, że jego stan został wywołany przez te 2 traumatyczne zdarzenia. Chorobę jego taty i wypadek. Jako, że wszystko wydarzyło się w tym samym czasie. Rozo... On stracił pamięć, przynajmniej częściowo. Co? To niemożliwe. Niestety tak.
Takie rzeczy zdarzają się tylko w filmach. No nie, to nie jest wyssane z palca. To nie jest żadna fabularna choroba. To się zdarza, lol. Ale reżyserzy inspirują się prawdziwymi wydarzeniami. Nie wiem co powiedzieć, w ogóle się tego nie spodziewałam. Lekarze są dobrej myśli. Na pewno zacznie sobie wszystko powoli przypominać, ale nie wiadomo ile zajmie to czasu. Myślisz, że nas pamięta? Istnieją na to duże szanse. Rozmawiałam z nim tylko przez chwilę. Chyba ucieszył się, że mnie zobaczył. Ale wygląda na to, że zapomniał wiele ostatnich wydarzeń. Dobra, przerwa. Idę po rogalika, bo nie stoję już na nogach. Okej? Okay? Smacznego w takim razie. W innych okolicznościach powiedziałabym jej, że przecież już siedzi. Zamiast tego tylko przytaknęłam. Byłam pochłonięta swoimi myślami. To będzie straszne, gdy wejdziemy do pokoju. Może się okazać, że nas nie pamięta. Nie mów tak. W końcu Roza wróciła ze swoim rogalikiem i postanowiłyśmy natychmiast wrócić pod salę Lisandra. Już nie musimy z tą pielęgniarką gadać. Wszyscy przyszliście odwiedzić mojego synka? Jakie to urocze. Roza poszła uściskać Leo. O Boże, on wygląda jakby nie spał tydzień. A więc jakieś wieści? Wygląda strasznie, jakby naprawdę nie spał przez tydzień. Masakra, współczuję bardzo. Wygląda tak spokojnie. Lekarze powiedzieli, żeby na niego nie naciskać. To znaczy? Lekarz jest jeszcze w środku. Wytłumaczy wam lepiej ode mnie. Dobrze, chodźmy. W tym samym momencie ktoś wyszedł z pokoju Lisandra. Widzę, że Lisander ma wielu przyjaciół. Możemy tam wejść? Oczywiście, ale proszę, aby w sali nie przebywało więcej niż dwie osoby. Potrzebuję spokoju i jest COVID. Powinniśmy przestrzegać jakichś innych zaleceń? Nie zarzucajcie go zbyt ważnymi informacjami. Wszystko w swoim czasie. Nie jest łatwo zaakceptować amnezję, nawet jeżeli jest tylko przejściowa. A przede wszystkim nie informujcie go o szokujących wydarzeniach. Przeżył już wystarczająco dużo. Dobrze, a więc nie powinniśmy wspominać o jego tacie. Dobrze, Mila, idziemy? Tak, oczywiście. Czyli tu, tak? Okej. Okay. W końcu, o Boże, 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 Boże. Biedny, jakie limo ma. W końcu. Z ciekawością odwrócił głowę, gdy usłyszał, że wchodzimy. Na widok jego ran zmiękło mi serce. Nie wiem, co powiedzieć. Co się mówi komuś, kto stracił pamięć? Cześć, pamiętasz mnie? Cześć, Lisander. Uff, jesteś przytomny. Bałem się, że będziesz pod wpływem morfiny albo czegoś podobnego. Tak jak mój kuzyn po wypadku samochodowym. No tak, gadaj takie głupoty. No właśnie. Przynieśliśmy coś, nie wiem, czy ci się spodoba. Położyłam maskotkę na fotelu. Dziękuję, ale kim jesteście? O Boże! O! Wpadka. Serce mi stanęło. To ja, Mila, nie pamiętasz mnie? Pokręcił głową, że nie. Naprawdę, bardzo mi przykro. Przecież staliśmy sobie tacy bliscy, jak mógł mnie zapomnieć? Lekarz uprzedził mnie, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, ale... Naprawdę ciężko jest się na coś takiego przygotować. Domyślam się. Za często nie rozmawiamy. Podejrzewałem, że możesz mnie nie pamiętać. Przyszedłem, aby potowarzyszyć Mili. Bardzo jej zależało, aby cię zobaczyć. Poza tym trzeba wspierać kolegów z klasy. Gdybym był na twoim miejscu, ucieszyłbym się z odwiedzin. A ty? Skoro przyszłaś, to znaczy, że musieliśmy się przyjaźnić. Muszę mu pomóc mnie usytuować. Poskładać kafelki pamięci, albo, nie wiem, poszukać tych kafelków, bo nie widzę. To musi być straszne nic nie pamiętać, nie? Jesteśmy przyjaciółmi. To naprawdę przykre, że nie pamiętam swoich własnych przyjaciół. Ojoj, nie chciałam, żeby ci przykro było, tylko żebyś sobie uświadomił. Myślicie, że Rosalia już sobie poszła? O nie, są szanse, że spędzi tutaj cały dzień razem z Leo. To naprawdę urocze z jej strony. What? Najwidoczniej nasza obecność tutaj nie jest dla niego najważniejsza. Chcę, żebyśmy im powiedzieli, a żeby tu przyszli? Moglibyśmy pójść na kawę w międzyczasie? Okej. Okay. Lisander przytaknął. Wyglądał, jakby był skupiony na czymś innym. Jaki słodki króliś! Naprawdę fajny. Już? Tak, musimy trochę przetrawić tę sytuację. I wydaje mi się, że chcę zobaczyć ciebie i Leo. Dobrze. Idziemy się przewietrzyć. Widzimy się później? Okej. Okay. To idziemy na kawę? Ja tam lubię kawę. Mogę pić kawę. Muszę to trochę przemyśleć. Ty w ogóle myślisz czasami? Nie wiem, bo ja powątpiewam, nie? Chciałabym na chwilę wyjść na zewnątrz. Tak, atmosfera była dosyć napięta.
Mogę ci coś przynieść z barku, jeśli chcesz. Chętnie napiłabym się kawy. Potrzebuję małego kopniaka, aby to wytrzymać. Nie lepiej wina? Nie ma problemu, widzimy się na zewnątrz. Dobra, wychodzimy. Uff, w końcu mogę odetchnąć. Zdołowana usiadłam na chodniku. Stan Lisandra jest dosyć niepokojący, nawet jeżeli jego rany nie zagrażają jego życiu. Utrata pamięci to jednak bardzo poważna sprawa. Co się dzieje? Zaskoczona podniosłam głowę. Dzień dobry! O, dawno się nie widzieliśmy, panie Rudzielcu. Masz taką minę, że zaczynam się bać. Castiel, nie panikuj, nic mi nie grozi. No to mów, co się dzieje. Wytłumaczyłam mu sytuację najlepiej, jak potrafiłam. No co ty, nie wie kim jesteś? Nie, ciężko to przyjąć do wiadomości. Rozumiem, nie wiem jak bym zareagował, gdyby chodziło o mnie. O, nawet lawometr mi wzrósł. Dumna żem. Teraz trzeba myśleć przede wszystkim o nim. Musimy mu pomóc sobie przypomnieć. Chętnie, ale jak to zrobić? Lekarze mówią, że z czasem na pewno wszystko sobie przypomni, ale jeżeli tak nie będzie, możemy z nim rozmawiać i robić aluzję. Może dzięki temu wspomnienia szybciej mu wrócą. To możliwe. Castiel ma rację, powinnam się do tego zabrać na spokojnie. Zaczęłam mu opowiadać, kim dla niego jestem, ale za bardzo nie naciskałam. Dobra, idę tam. Wiesz, gdzie leży? Jest na trzecim piętrze, drugie drzwi na lewo. Niedługo do was dołączę. Okej, poczekam. Poczekałam, aż Kentin wróci z kawą. Czekam już dobrych 20 minut. Ciekawe, gdzie on przepadł. Może coś się stało i wrócił na górę? Lepiej pójdę to sprawdzić. Wziąłem głęboki oddech i wróciłam do środka. Masakra, współczuję. No ale on tu powinien być, no dlaczego go tu nie ma, halo? Teraz będę chodzić? Co? Boże święty, czemu tu wlazłam najpierw, nie wiem. Wszystko się ułoży, pomogę ci. Nina? Tak. Pochyliła się nad Lisandrem i pocałowała go w policzek. Spojrzałam na lekarza, który się do mnie uśmiechnął. Bardzo dobrze, że przyszłaś. Lisander potrzebuje wsparcia. Nie ma nic lepszego niż obecność najbliższych, aby zmierzyć się z amnezją, ale zostawię was. Na pewno chcesz spędzić trochę czasu ze swoją dziewczyną, co? Słucham? Nina od razu przedstawiła się naszemu zespołowi jako dziewczyna Lisandra? Trzeba było nas powiadomić. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, to mogłaby przyjść i go odwiedzić razem z rodziną. No dobrze, już was zostawię. Zawołajcie mnie, gdyby coś się działo. Wyszedł z sali, podczas gdy Nina dalej przytulała się do Lisandra. Ty, mała cwaniaro, wykorzystałaś po prostu sytuację. Nino, muszę z tobą przez chwilę porozmawiać. Hej, mogłabyś nas na trochę zostawić samych? Nie. Nie mógłbym. Absolutnie wykluczone. Jesteś niemiła. Skończ już ten cyrk, wystarczy tego. Przez nią wytrafiłeś do szpitala. Gdyby ona nie odwalała takich akcji, no to by się nic nie stało. Mila, mam sobie wiele do powiedzenia. Możesz wrócić później, jeśli chcesz. Nie. Nie i koniec. Nie. Co się patrzysz? Nie. Spojrzał na mnie najwyraźniej, był zszokowany moją reakcją. Nina znowu zaczyna robić się dziwna. Boże, ona się przepoczwarza w jakieś, nie wiem, demono coś tam i nie wiem. Dziwaczna jest. Nie mogę sama zażegnać tej sytuacji. Potrzebuję pomocy pozostałych. W końcu odpuściłam. Lepiej spróbuję znaleźć pozostałych. Okej. Grzebiesz komuś po szufladach? Pewnie nie powinnam tutaj zaglądać. Ale wydaje mi się, że ktoś czegoś tu zapomniał. Jeszcze raz mogę kliknąć? Ten naszyjnik jest naprawdę ładny. Na razie go zatrzymam. Ale pewnie powinnam go pokazać komuś ze szpitala, aby go oddać właścicielowi. No jeżeli nikogo tu nie ma, to chyba z niczyj, nie? Znalezione, nie kradzione. Nie no, nie wolno brać nie swoich rzeczy. To jest nieładnie. Czemu tak biegasz? Nie jesteś tutaj na zajęciach w WF-u. Ja szukam znajomych. Przyszłaś tutaj, żeby się pobawić? Nie. Opanuj się, pacjenci potrzebują spokoju. Ona ma naprawdę jakiś problem. No, problem. Straszny problem. Czekaj, bo się zgubiłam. Nie wiedziałam, w którą stronę mam iść w ogóle. O nie, tu nikogo nie ma, tu nie ma, tu nie ma. To już w ogóle nie. Ale tu nie ma gdzie chodzić, gdzie mam ich szukać? Tu nie wolno mi w ogóle wchodzić, przecież oni gadają. Gdzie ja mam dalej pójść, halo? A co ja mam w ogóle zrobić? Znajdź kogoś. Okej. Dobra.
Szukam i nie widzę. Halo? Najpierw szkoła widmo, teraz szpital widmo. Wszystko tutaj jest normalnie widmo, nie? Bez jaj. No halo, boż. No! Szpital opustoszał. Gdzie podzieli się pozostali? Nie mam zielonego pojęcia. Mogę w czymś pomóc? Szukam znajomych, może ich pani widziała? Grupa nastolatków z młodą dziewczyną o srebrnych włosach? Tak. Ostatni raz, gdy ich widziałam, byli na korytarzu na trzecim piętrze. Kurczę, musieli pójść już gdzieś indziej. Dziękuję. Przykro mi. O, to ona jest miła, a nie jak tamta. Leo i lekarz razem dyskutują. Mila, jakiś problem? Nie. Leo ma na razie inne sprawy na głowie. Nie będę mu dokuczać. Dokuczać problemów. Nie umiem gadać, nie umiem mówić, nie umiem czytać. Dzisiaj mam laga mózgu. Dalej. O, ups. Lepiej stąd pójdę, zanim czarną włosa pielęgniarka znowu się do mnie przyczepi. Okej. Okay. Tam mi nie wolno wchodzić. Nic mi nie wolno. To mama Lisandra. Dzień dobry. Zawsze była taka radosna. Przykro mi na nią patrzeć w takim stanie. Musi teraz udźwignąć tak wiele na swoich barkach. Przepraszam. Odwróciła się do mnie. Wyglądała na nieobecną. Och, przepraszam, że chciałaby pani zostać sama. Nie, mała. Wręcz przeciwnie. Potrzebuję towarzystwa, szczególnie teraz. Znowu odwróciła głowę w stronę miasta. Mój biedny Grzegorz tak się martwi. W jego stanie to nie pomaga. Nie wiem, co powiedzieć, aby ją pocieszyć. Boję się sobie wyobrazić, co musi teraz czuć. Pani mąż też leży w tym szpitalu? Ugryzłam się w język. Dobry Boże, chyba poruszyłam najgorszy z możliwych tematów. Ale jestem głupia, znowu spanikowałam. No, trochę za mądra, co ty nie jesteś. Nie, mój Grzegorz został niedaleko farmy. To dobry szpital, ma tam dobrą opiekę. Ale teraz nie da się już za wiele zrobić. Zamurowało mnie. Tego się obawiałam. Nieważne, na co choruje tata Lisandra, nie da się go wyleczyć. Mała, nie rób takiej miny. Takie jest życie, a mój Grzegorz przeżył wiele pięknych chwil. Oj tak. Martwi się tylko o młodych. On nie powinien. Lisandra i Leo są wspaniałymi chłopcami. To bardzo miłe. Ty też nie jesteś przypadkiem zakochana w Leo? What? Nie. Ale wiesz, spotyka się już z Rosalią. Och, wiem, Leo jest tylko moim kolegą. Wrócę poszukać pozostałych. Chce mi pani towarzyszyć? Jeszcze tutaj trochę zostanę. Dobrze. Powiedz Lisandrowi, że niedługo przyjdę. Okej. Okay. Ojej, biedna. Naprawdę biedna. No wreszcie! Ileś tu musiałam nałazić. W końcu siedzę w głębi kafejki. Mila, gdzie byliście? Mila, przepraszam za kawę. Ta kobieta z recepcji znowu zaczęła się czepiać. A potem wpadłem na Rosali i Castiela i wypadło mi to z głowy. No, zapomniałeś o mnie. Dzięki bardzo. Nie szkodzi. Castiel, myślałam, że byłeś z Lisandrem. Zastanowił się chwilę, zanim odpowiedział. Jego wzrok kursował między mną i Kentinem. Na jego buzi pojawił się uśmiech. Coś mi mówi, że zaraz zacznie się nabijać z Kentina. W sumie to za wiele z nim nie pogadałem. Musiałem wyjść, aby pielęgniarki mogły wykonać swoją robotę. Postanowiliśmy przyjść tutaj. Tylko, że pogubiliśmy się na piętrach. O Boże, wy se kupcie wszyscy GPS i wsadźcie do torebek. W każdym razie Leo rozmawia właśnie z lekarzami. Wytłumaczył mu dokładnie, jak zmienia się stan Lisandra. Dobrze, ale na razie mamy inny problem. Co się znowu dzieje? Nina tutaj jest, podaje się za dziewczynę Lisandra. Kto? Nina, wygaduje wszystkim, że z nim chodzi. I on jej uwierzył, tak samo jak lekarze. Uspokój się i zacznij od początku. No nie zrozumiałeś tego, co powiedziałam. Zrobił gest w moim kierunku, ale się zreflektował i zrobił się cały czerwony. To prawda, że w obecności Castiela nie mamy tyle swobody, co rano. Zmusiłam się, aby zachować spokój i opowiedziałam im, co widziałam. Castiel nie jest głupi. Więc no, jest nieokrzesanym dzikusem, ale nie jest głupi. On na pewno się już skapł. To wy zjedzie tym pakami bez kitu. Zmusiłam się, aby zachować spokój i opowiedziałam im, co widziałam. Nie wiem, czy to przeczytałam, więc jeżeli przeczytałam drugi raz, sorry bardzo. Nie możemy tego tak zostawić. Za kogo ona się bierze?
Zaraz ją stąd wyrzucę. Możecie być pewni, że długo tutaj nie zabawi.